Bardzo mi miło, bardzo serdecznie Państwa witam. Bardzo gratuluję organizatorom, że po raz drugi tutaj organizują takie wydarzenie i że po raz drugi w Lublinie się Tygiel odbywa. Ja sam jeszcze 3 tygodnie temu miałem zaszczyt być prezesem organizacji partnerskiej, czyli Klubu Jagiellońskiego. Ostatnie 9 lat mojej pracy zawodowej spędziłem w Klubie Jagiellońskim. Przez ostatnie 4 lata z kawałkiem miałem zaszczyt być prezesem tej organizacji. Oczywiście Tercio Milenio, mogę powiedzieć, Instytut Tercio Milenio jest też w moim życiu ważnym momentem. Szkoła zimowa jakieś chyba 13 lat temu w Wadowicach Instytutu Tercio Milenio. To było jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu, jeśli chodzi o dojrzewanie zarówno obywatelskie, jak i indywidualne. Więc jeżeli ktoś z Państwa tutaj jest z innego środowiska, to ja serdecznie zachęcam do tego, żeby nie tylko śledzić Klub Jagielloński, ale śledzić też działalność Instytutu Tercio Milenio i się w nią włączać, bo to są takie organizacje, które uważam, że bardzo dobrze się polskiej demokracji, polskiemu społeczeństwu obywatelskiemu, w jakimś sensie też polskiemu kościołowi przez ostatnie, można już powiedzieć, dziesięciolecia przysłużyły. Natomiast szczególnie chciałem organizatorom podziękować, że zgodzili się zaprosić mnie w mojej zupełnie nowej roli. Jeszcze 10 dni temu była duża szansa na to, że uczestniczyliby Państwo w prawdziwej prapremierze projektu, którym się będę zajmował przez do końca tego roku, ponieważ to było pierwsze wydarzenie, na którym miała właściwie pojawić się nazwa Instytut Demokracji Bezpośredniej, czyli projektu Fundacji Potrafisz Polsko, który będę koordynował do tego roku, jestem koordynatorem tego projektu. No ale ostatnie 10 dni wyglądało tak, że o tym projekcie zrobiło się trochę głośno, więc chyba poproszę o kolejny slajd, żeby też stało się zadość formalnością. To jest ten słynny projekt tak zwanej Fundacji Pawła Kukiza, na który Fundacja Pawła Kukiza pozyskała, powiem szczerze, bardzo duże finansowanie ze środków publicznych. Mi zaproponowano koordynację tego projektu. Bardzo się cieszę, że mogę go koordynować i mam taką ambicję, żeby wszyscy, którzy mają dzisiaj wątpliwości co do tego, czy te pieniądze powinny trafić do tej fundacji, czy one będą dobrze i uczciwie wydane. Moją ambicją jest to, żeby wszystkie te osoby, które mają dzisiaj te wątpliwości pod koniec realizacji tego projektu, były przekonane, że były to dobrze wydane pieniądze. Będziemy je wydawać w sposób, po pierwsze, w pełni jawny. Do końca kwietnia będziemy publikowali publiczny rejestr umów tego projektu i po drugie chcemy, żeby to był projekt ponad politycznymi podziałami. Jest rok kampanii wyborczej, ja rozumiem wszystkie wątpliwości, które stawiają komentatorzy, które być może dla Państwa też się gdzieś pojawiły, że ten projekt może służyć kampanii wyborczej tego czy innego kandydata tej czy innej strony. Ja tutaj po raz pierwszy publicznie przed salą, a nie przed mediami też deklaruję, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał bez względu na to, jaką opcję ideową, polityczną reprezentuje, promować swoje idee, swoje postulaty związane z partycypacją obywatelską, z demokracją bezpośrednią, to jest do tego projektu zaproszony i deklarujemy tutaj pełną otwartość, pełną ponadideową, ponadbańkową, ponadpartyjną inkluzywność. No ale to tyle tych formalności. To, na czym mi zależało, to na tym, żeby wykorzystać ten dzisiejszy wykład do tego, żeby opowiedzieć o tym, że idee partycypacji, idee demokracji to są idee, które są bardzo ważne zarówno z perspektywy konstytucyjnej, bo to jest główny powód, dla którego będziemy prowadzili ten projekt i główny powód, dla którego zostało mu przyznane finansowanie, bo będziemy promowali w ramach niego wartości i zasady polskiej konstytucji, ale jednocześnie są to zasady i wartości bardzo ważne z perspektywy katolickiej nauki społecznej, w sposób szczególny z perspektywy nauczania Jana Pawła II, który dla Instytutu Tercio Milenio był kluczową postacią. Postaram się Państwa po pierwsze przekonać do tego, że tak naprawdę to tytułowe pytanie, które było widać przed chwilą, czy państwo i Kościół są sprzymierzeńcami, czy konkurentami, czy mamy sojusz, czy konkurencję pomiędzy Kościołem i demokracją. Ja będę starał się przekonać w czasie tego wystąpienia do tego, że powinniśmy być dużo bliżej tego sojuszu, a potem jak przedstawię kilka cytatów zarówno z konstytucji, jak i nauczania z katolickiej nauki społecznej, to chciałbym Państwa
zachęcić do udziału w takim warsztacie, w ramach którego spróbujemy sobie zobaczyć, jak ta demokracja bezpośrednia mogłaby wyglądać w praktyce i w sposób szczególny, czy ona jest, czy nie jest, i to ja Państwa poproszę o odpowiedź na to pytanie, drogą do tego, żeby na przykład odpowiadać na fundamentalne pytania dotyczące światopoglądu, dotyczące wartości, które wyznajemy, dotyczące konfliktów, w którym bez wątpienia osoby bliskie nauczaniu Kościoła dzisiaj stają wobec współczesnego świata. Państwo odpowiedzą na to pytanie w ramach warsztatów, mam nadzieję, a ja zrobię do tego wprowadzenie. To poproszę w takim razie dwa slajdy dalej. Trochę to, z czym mierzę się od 10 dni, to jest takie powszechne przekonanie o tym, że polityka jest czymś z gruntu złym, że polityka to są spoceni faceci w studiach telewizyjnych, którzy się ze sobą kłócą, to są interesy, to jest zdobywanie władzy za wszelką cenę, to jest coś, od czego człowiek, który w swoim osobistym życiu chciałby być moralny, etyczny, mieć komfort postępowania zgodnie z własnym sumieniem, powinien się trzymać jak najdalej. Te skojarzenia, które mamy z polityką, dla mnie są takie najbardziej charakterystyczne w takich sytuacjach jak ta, w której jestem od tych 10 dni, czyli zarzutów wobec projektu promującego demokrację bezpośrednią, że ten projekt jest polityczny. Ja na to pytanie odpowiadam i odpowiadałem przez poprzednie lata w Klubie Jagiellońskim. Oczywiście, że jest polityczny. Oczywiście, że jest polityczny pod jednym fundamentalnym warunkiem, że będziemy mieli prawidłową definicję polityki, nie definicję polityki, która mówi, że polityka jest walką o władzę i dopowiadamy sobie już sami za wszelką cenę, tylko jest tym, co tradycja republikańska od starożytności, a w ostatnich wiekach, w ostatnich dekadach przede wszystkim Kościół katolicki nazywa rozumną troską o dobro wspólne. Jeżeli tak rozumiemy politykę, to chrześcijanie, ale i wszyscy obywatele, wszyscy ludzie tak naprawdę, nie tylko mają prawo, ale mają wręcz obowiązek uczestniczenia w niej. I to jest taki cytat, jeden z dwóch z tego konkretnego tekstu. Jan Paweł II, rok 1988, adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie. Szeroki dokument na temat tego, jaka jest rola świeckich w Kościele. Można powiedzieć, że jeden z takich dokumentów, który w ogóle był taką zapowiedzią próby przełamywania klerykalizmu w Kościele i podkreślenia, docenienia, wypełnienia dorobku Soboru Watykańskiego II, wskazującego na niezwykle istotną rolę świeckich również w imieniu i w działaniu w imieniu Kościoła. Ta adhortacja to doprecyzowuje, no i mówi wprost, że świeccy nie mogą rezygnować z udziału w polityce, a potem to dodefiniowuje, mówiąc, że tą polityką jest działalność gospodarcza, społeczna, prawodawcza, która służy wzrastaniu wspólnego dobra, a właściwie w polskiej tradycji należałoby powiedzieć dobra wspólnego, bo te pojęcia troszkę co innego w polskiej tradycji ustrojowej znaczą. I co więcej, dodaje Jan Paweł II w tej adhortacji właśnie, że prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego. Wszystkich i każdego, to znaczy wszystkich nas wspólnie, każdego z osobna i nie tylko nas jako katolików, jeżeli nimi jesteśmy, ale właściwie wszystkich ludzi, którzy powinni właśnie starać się kształtować dobrze to dobro wspólne. Oczywiście wiąże się to z ryzykami, które są wyliczone na kolejnym slajdzie, na kolejnym cytacie z tego samego tekstu. Poprzedni jeszcze, przepraszam. Ani oskarżenie o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych. Moim zdaniem ten cytat to też jest taki dowód na mądrość Kościoła w tym zakresie i taki realizm. To znaczy, no, my możemy wierzyć w to, że polityka to jest rozumna troska o dobro wspólne, ale powiedzmy sobie szczerze, większość świata nie będzie w to wierzyła, więc musimy być świadomi tego, że w jakimś sensie zaangażowanie publiczne, zaangażowanie polityczne jest związane, no właśnie, z takimi ryzykami, tego, że będziemy oskarżani o to, że tu chodzi o karierowiczostwo, o władzę, o egoizm, o korupcję, o to, że wchodzimy na teren moralnego zagrożenia, ale naszym obowiązkiem jest brać na plecy to obciążenie, brać na siebie to ryzyko i próbować w tym, co świat postrzega jako teren moralnego zagrożenia,
uczynić przestrzeń troski o dobro wspólne, współdecydowania, podejmowania możliwie najlepszych dla decyzji, dla wspólnoty decyzji. Bardzo polecam ten tekst, dla mnie to są fundamentalne myśli właściwie w całej mojej działalności publicznej. Kolejny slajd, bo to takie dwie rzeczy. Pierwsza to właściwie takie dwa stereotypy, z którymi chciałem się spróbować rozprawić, być może Państwo będziecie z tym polemizowali, na temat właśnie tej relacji pomiędzy Kościołem i polityką. Z jednej strony właśnie poczucie, skoro Kościół odwołuje się do moralności, to nie ma dla niego miejsca w polityce, a z drugiej strony to no właśnie powszechne przekonanie na temat tego, że my w Polsce mamy coś, co nazywa się rozdziałem państwa i Kościoła w publicystyce. Tak jest nazywane, ale warto spojrzeć na to, jak to wprost definiuje polska konstytucja. Nazywa się to, jak polska konstytucja te relacje reguluje, że to jest taki model przyjaznego rozdziału, takiego rozdziału, w którym rzeczywiście mamy zapewnioną zasadę autonomii, mamy wzajemną niezależność, ale ta przyjazna autonomia jest związana z tym, co powinno być wspólnym celem, tak? Czyli to konstytucja mówi, że państwo i kościoły, nie tylko kościół katolicki oczywiście, są zobowiązane do współdziałania dla dobra człowieka i dla dobra wspólnego. I mam wrażenie, że w dyskursie publicznym ostatnich lat bardzo wiele osób, które mówi tak wyraziście o tym, że powinniśmy bardzo radykalnie, bardzo ostro rozdzielać państwo i kościół, zapomina o tym drugim wymiarze, o tym, że te instytucje powinny ze sobą również współpracować w poszukiwaniu, w osiąganiu wspólnych celów, przynajmniej tam, gdzie ta wspólnota wartości jest do zagospodarowania. No i teraz będzie kilka cytatów z nauczania Jana Pawła II. Niektóre z nich są wyświechtane, niektóre z nich są powszechnie znane, być może niektóre z nich będą dla Państwa zaskakujące. Ja wybrałem sobie takie znowuż moje ulubione. No to oczywiście dla tych osób, które, nie wiem, czy jest tak cały czas, za moich czasów, kiedy ja byłem na szkole zimowej Instytutu Tertio Millennio, no to Centesimus Annus to rzeczywiście była ta najważniejsza lektura w Instytucie Tertio Millennio. Ją się czytało bardzo wnikliwie, na kolejnych warsztatach dyskutowało się niemalże każdy akapit i zastanawiało się wspólnie nad tym, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast to jest na pewno taka encyklika uważana za jedną z najistotniejszych w tym społecznym, polityczno-gospodarczym, powiedzmy, dorobku intelektualnym Karola Wojtyły i tego, w jaki sposób wypełniał treścią to nauczanie społeczne Kościoła. Mamy tutaj kilka bardzo ważnych myśli. Ja oczywiście przekażę organizatorom i za jakiś czas na naszej stronie internetowej opublikuję te prezentacje, gdyby ktoś z Państwa chciał sobie do tego zajrzeć, ale to, co wyboldowałem, to jest oczywiście moje autorskie pogrubienie i te kwestie, na które chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, zapewnienie, że Kościół docenia demokrację, demokrację jako bardzo konkretny system, który musi realizować pewne zasady. I tą pierwszą zasadą jest, jak widzicie Państwo, zapewnienie udziału obywateli w decyzjach politycznych i gwarancja dla rządzonych, czyli nas wszystkich, możliwości wyboru oraz kontrolowania własnych rządów. Taka demokracja jest prawdziwą demokracją, jeżeli obywatele mają prawo do aktywności, jeżeli mogą działać, jeżeli mogą współdecydować, jeżeli wreszcie mogą kontrolować władzę, która nimi rządzi. I ta druga część, oczywiście mamy tutaj ten aspekt aksjologiczny, poprawną koncepcję osoby ludzkiej, to jest oczywiście kwestia której no, poświęcono tysiące filozoficznych dysput, również w Kościele. Natomiast mamy też te, powiedzmy, bardziej świeckie zasady. Właśnie to podkreślenie podmiotowości społeczeństwa przez tworzenie struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności. Wydaje mi się, że te słowa są bardzo ważne. Wydaje mi się, że no też powiedzmy to wprost, tak, jesteśmy też pod kątem, jeśli chodzi o dziedzictwo Jana Pawła II, po trudnych tygodniach, trudnych miesiącach, w wielu momentach do tego nauczania, do tego dziedzictwa niektóre środowiska polityczne próbowały się odwoływać. Ja mam wrażenie, że kiedy to odwoływanie przychodzi, to zbyt rzadko zastanawiamy się nad tym, czy rzeczywiście to nauczanie w zakresie tego, jaka powinna być demokracja, jaka powinna być polityka, sięga po sedno treści tego, co w tym nauczaniu jest. Tutaj moim zdaniem ta podmiotowość jest bardzo dobrze podkreślona. Kilka linijek dalej tej samej encykliki Centesimus Annus z 91 roku, czyli tej encykliki napisanej wobec upadku komunizmu i wobec
wobec nowych wyzwań, w dużym stopniu również przemian w naszym regionie świata. Mamy to zdanie, które można powiedzieć jest przez polityków, zwłaszcza polityków prawicy, najchętniej odmieniane przez przypadki. Ono zostało powtórzone zresztą przez Ojca Świętego w orędziu do polskiego parlamentu w czasie jednej z pielgrzymek. Znalazło się na przykład w tej uchwale, którą kilka tygodni temu polski parlament zdecydował się uchwalić w związku z tymi kontrowersjami związanymi z właściwie kardynałem jeszcze Wojtyłą. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Ja myślę, że pod wieloma względami można powiedzieć, że to były słowa prorocze. W tym sensie, że ja osobiście uważam, że żyjemy w czasach bardzo głębokiego kryzysu demokracji. Kryzysu demokracji, który widzimy dzisiaj przede wszystkim patrząc na dwa zjawiska, tak? Patrząc na radykalną polaryzację i tego, że jesteśmy we wszystkich społeczeństwach Zachodu i nie tylko zresztą Zachodu, coraz częściej podzieleni na dwa plemiona, które wyznają zupełnie różne wartości i bardzo trudno jest im jakkolwiek próbować negocjować wspólny katalog wartości, odwoływać się do wspólnych wartości. I w związku z tym mamy również do czynienia z tym, co nazywa się różnego rodzaju tendencjami populistycznymi, autorytarnymi, które w jakimś sensie bywają reakcją na dotychczasowe niedomagania liberalnej demokracji. Tak naprawdę te spory, które dzisiaj obserwujemy, moim zdaniem mają dużą szansę na to, żeby ze względu na ten brak wspólnych wartości dla całej wspólnoty politycznej, dla społeczeństw, w których żyjemy, które tak naprawdę bez względu na to, która strona, czy populistyczna, czy ta dawna liberalna będzie przejmowała przewagę w konkretnych państwach, że one bardzo tworzą bardzo duże ryzyko, że i jedna, i druga forma tej demokracji będzie szła w stronę właśnie oderwania od wartości i z większego związku z systemami autorytarnymi. Czy to będzie autorytaryzm liberalny, czy to będzie autorytaryzm prawicowy i konserwatywny, moim zdaniem jest zupełnie drugorzędne, bo właśnie do takiej alternatywy prowadzi tak daleko idąca polaryzacja. No ale dobrze. Czym miałyby być te wartości poza wspomnianymi już tymi wynikającymi z osoby ludzkiej? I tutaj poproszę o kolejny slajd. Jest taka wyliczanka, na której nie będę się koncentrował, bo przygotowałem ją na następny slajd. To jest inna encyklika Veritatis Splendor. Swoją drogą encyklika o radykalizmie chrześcijańskim, moim zdaniem prezentująca już również swoisty polityczny radykalizm orędzia Kościoła katolickiego i tego, co jest jego treścią, tego, co jest jego sensem. Zanim przejdziemy do tych punktów, które są wyliczone w pierwszej części, zwrócę uwagę na te dwa fragmenty, które wydają mi się kluczowe, że to są zasady, które znajdują swoje najgłębsze źródło, a jednocześnie uzasadnienie w transcendentnej wartości osoby i gdy te zasady nie są przestrzegane, zanika sam fundament politycznego współistnienia, a całe życie społeczne wystawiane jest stopniowo na ryzyko, zagrożenie i rozkład. I mam wrażenie znowu, że te słowa bardzo dobrze opisują tą rzeczywistość, w której my się dzisiaj znajdujemy. Nie wiem, czy one były postrzegane jako tak samo aktualne te 30 lat temu, kiedy powstawały. Ja mam wrażenie, że to doświadczenie wystawienia na zanik fundamentu politycznego współistnienia i idące za tym zagrożenie i rozkład jest czymś, czego wszyscy w tak rozumianej polaryzacji doświadczamy i czemu Kościół próbował moim zdaniem jakoś intelektualnie przez lata zapobiegać. Poproszę o kolejny slajd, tam już jest ta wyliczanka, czyli to, co jest w pierwszej niewyboldowanej części poprzedniego slajdu, to tutaj jest wypisane jako te 7 zasad, które ja lubię pokazywać jako taki bardzo konkretny, niemalże praktyczny przykład tego, jak powinien wyglądać program polityczny osób odwołujących się do katolickiej nauki społecznej czy do nauczania Kościoła i mam takie wrażenie, że no powiem wprost, większość z tych haseł, większość z tych wartości umiarkowanie kojarzy się z nauczaniem Kościoła i uważam, że to jest błąd. To jest błąd zarówno strony osób odwołujących się do nauczania Kościoła, jak i tych osób, które często na rzecz tych wartości walczą w organizacjach 100% świeckich i jednocześnie postrzegają Kościół katolicki jako nie swojego sojusznika, ale jako swojego wroga.
uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystywanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę. To nie jest program polityczny, to są zasady, którymi politycy chrześcijańscy, czy właściwie wszyscy, ale chrześcijańscy w sposób szczególny powinni się kierować, które no właśnie w chrześcijańskiej koncepcji osoby mają swoją inspirację i mają swój podstawowy wymiar, właśnie tam znajdują. Ja uważam te 7 slajdów za bardzo konkretne wskazówki tego, jak podejmować decyzje i jak w konkretnych sytuacjach, w których się znajdujemy, zarządzać tym, co robimy. No ja na przykład jestem w sytuacji aktualnie związanej z punktem 6, tak? Czyli bardzo wiele osób uważa, że będę wydawał pieniądze w sposób niesprawiedliwy i nieuczciwy, bo dysponując środkami na realizację projektu Instytutu Demokracji Bezpośredniej, takie wątpliwości się pojawiają i wiem, że moim obowiązkiem jest nie tylko zarządzić tym projektem tak, by wszyscy, by te pieniądze były wydawane w sposób sprawiedliwy i uczciwy, czyli w sposób przejrzysty, czyli w sposób nieskierowany do konkretnej grupy aksjologicznej, do konkretnych osób, które mają wartości i poglądy takie jak ja, tylko do wszystkich, którzy jakkolwiek tą tematyką mogą być zainteresowani, że to jest moje zobowiązanie wynikające no właśnie nie tylko z umowy pomiędzy fundacją, która mnie będzie właściwie zatrudniać, a kancelarią premiera, nie tylko z tytułu tego, że takie jest polskie prawo, ale również mnie jako chrześcijanina, mnie również jako katolika działającego publicznie, po prostu te zasady zobowiązują do tego, żeby pod tym kątem na każdą wydawaną złotówkę patrzeć i myślę, że każda z tych pozostałych zasad dla bardzo wielu osób tak czy inaczej działających publicznie, politycznie, obywatelsko powinna być taką wskazówką. No i cóż, marzyłbym sobie, żeby te zasady takie jak jawność, uczciwość i tak dalej były czymś, co na sztandarach będą niosły zarówno środowiska katolickie, konserwatywne, jak i nie będą się wstydziły do nich odwoływać, na przykład by przekonać konserwatystów do swoich wartości, organizacji, które są postrzegane na przykład jako lewicowe i pokazywać tego, że również Kościół katolicki stoi na straży tych wartości i tych poglądów, a przynajmniej deklaratywnie do nich wzywa, bo z tym staniem na straży to oczywiście jak w każdej dziedzinie życia bywa różnie. Bardzo ważnym elementem tego projektu, który będę realizował, jest popularyzacja referendów i tego też będzie dotyczyło to ćwiczenie, czy ten warsztat, który dla Państwa przygotowałem, więc chciałem też pokazać, że również w nauczaniu, w nauce społecznej Kościoła ten temat jest obecny. To jest taki dokument z 2004 roku, właściwie pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II udało się skończyć te prace nad kompendium nauki społecznej Kościoła. To jest taka książka, którą zresztą nawet chyba wziąłem do plecaka i gdzieś zostawiłem plecak, w której tak naprawdę znajdziemy bardzo precyzyjne stanowisko Kościoła w bardzo różnych sprawach społecznych, politycznych, gospodarczych, dotyczących konkretnych instytucji. Warto do tego zaglądać, żeby w takiej bardzo skróconej, skondensowanej formie dowiedzieć się, czego Kościół naucza w jakimś względzie. No i tutaj mamy znowu wskazanie na to, jakich partii polityczne powinny być, powinny w nich móc działać wszyscy obywatele. To uczestnictwo powinno być szerokie, a nie wąskie i kadrowe. Szeroki powinien być dostęp do spraw publicznych, ale poza partiami, ale partie są zobowiązane do tego, żeby poszerzać możliwości współuczestnictwa w kształtowaniu decyzji politycznych i jednym z narzędzi uczestnictwa politycznego jest także referendum, w którym urzeczywistnia się bezpośrednia forma wpływania na decyzje polityczne i że nie jest to sprzeczne z zasadą reprezentacji, ponieważ to bezpośrednie podejmowanie decyzji w najważniejszych czy w ważniejszych sprawach jest czymś, do czego również katolicka nauka społeczna wzywa. I bardzo pięknie rymuje się to, poproszę kolejny slajd, z polską konstytucją, bo to są 3 z kilku najważniejszych artykułów polskiej konstytucji, które ja do końca tego roku będę się starał intensywnie popularyzować, a tak naprawdę, które uważam potrzebują dzisiaj w Polsce czegoś na kształt ruchu egzekucyjnego polskiej konstytucji, który będzie przypominał o jej prawdziwej treści, który nie będzie ograniczał się do powtarzania, skandowania haseł konstytucja, demokracja, tylko zastanawiania się, co w tej konstytucji jest naprawdę i jak to się ma do naszej praktyki życia obywatelskiego, życia społecznego.
Po pierwsze, najważniejsze, artykuł 4, który wprost przypomina nam o tym, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do narodu, a naród ją sprawuje bądź przez swoich przedstawicieli, bądź też bezpośrednio. I tutaj tak naprawdę to porównanie z późniejszym dokumentem, ale przecież też zawierającym cytaty z wcześniejszych Kościoła, jest tak naprawdę jeden do jednego. Artykuł 125 przypomina nam, że w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, a artykuł 170, o czym już naprawdę mało kto wie i mało kto kojarzy jako zasadę polskiej konstytucji, przypomina nam o tym, że również członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty. Tu jest jeszcze wątek tego, że można odwoływać władzę w drodze referendów. On jest tutaj trochę dzisiaj mniej istotny. No i cóż, tak naprawdę, jeszcze może cofnijmy, tak naprawdę sensem projektu, który zacząłem koordynować, jest właśnie popularyzacja tych zasad, edukacja w ich zakresie, ale też edukacja, która nie będzie propagandą. Tak? Dla nas jest ważne, no bo ten projekt zakłada, że potrzebujemy się edukować, żeby się edukować, potrzebujemy zrozumieć, żeby wokół tych postulatów, wokół tych pomysłów trwał spór, żeby wokół tego sporu każdy mógł się samemu zastanowić na przykład nad tym, jakie decyzje i jakie kwestie należy podejmować w drodze referendum, a jakie nie. No i w związku z tym chciałem przejść do naszej części warsztatowej, do naszego ćwiczenia. Jeszcze nie przemienię jeszcze slajdu, bo tutaj zaraz ktoś się przesiądzie i nam popsuje całą zabawę. Tak jak na oko patrzę, to powinniśmy państwa podzielić na, dobra, 4 grupy. Poproszę o odliczenie do 4, żeby państwo się troszkę przemieszali. I proszę zapamiętać swoją liczbę, tak swoją drogą. Wszyscy? Dobrze, to za chwilkę poproszę o to, żebyście się państwo przesiedli w jakichś kółeczkach czy innych formatach zebrali ze swoimi liczbami, jedynki z jedynkami, dwójki z dwójkami, trójki z trójkami, czwórki z czwórkami. Wydaje mi się, że to jest do ogarnięcia. Będziemy mieli trochę czasu na ten warsztat. Natomiast chciałem, żeby w tym warsztacie wybrzmiały dwie perspektywy, czyli po pierwsze ta perspektywa ogólnokrajowa, a po drugie perspektywa lokalna. Jeśli chodzi o temat perspektywy ogólnokrajowej, temat będzie oczywisty, trudny, bolesny, nie dający spokoju sumieniu wielu z nas, czyli pytanie, czy o sprawach takich jak prawo aborcyjne powinniśmy decydować w referendum. Za chwilę pokażę zadania, natomiast oba te zadania będą miały dwa wymiary. Tak jak mówiłem, ja nie chcę uprawiać tutaj jednostronnej propagandy na rzecz tego, że różne decyzje, czy wszystkie decyzje należy podejmować drogą bezpośrednią, więc pierwsze zadanie będzie polegało na tym, żeby przedstawić 3 argumenty za i 3 argumenty przeciw temu, żeby taką decyzję jak kwestia aborcyjna podejmować w drodze referendum. Mam nadzieję, że wyjdą wam z tego ciekawe spory i będę was prosił oczywiście na koniec o zaprezentowanie wyników i tych waszych odpowiedzi. A drugie pytanie jest trochę mniej oczywiste. Ja wczoraj wrzuciłem na Twittera informację o tym, że dzisiaj w Bielsku-Białej odbywa się referendum lokalne, które mi się bardzo spodobało, bo to jest referendum merytoryczne, czyli obywatele podejmują decyzje na temat konkretnych problemów, a nie decydują tylko o tym, czy odwołać władzę miasta. Tam są 3 tematy, moim zdaniem 3 wzorcowe tematy
dla referendów lokalnych, merytorycznych, czyli po pierwsze pytanie o to, czy w Bielsku-Białej zbudować spalarnię śmieci. Jak się domyślacie, mieszkańcy, którzy są najbliżej tej potencjalnej spalarni śmieci, najostrzej protestują, pozostali mieszkańcy mają wątpliwości, bo wiedzą, że ta spalarnia jest potrzebna, no i nie wiadomo, jak tą decyzję rozstrzygnąć, to zjawisko tego, że nie mamy nic przeciwko spalarniom śmieci, ale nie chcielibyśmy mieć takiej spalarni śmieci, czy elektrowni atomowej, czy czegokolwiek innego w swojej najbliższej okolicy, to jest jeden z takich podstawowych problemów demokracji lokalnej w sposób szczególny. Więc to jest pierwsze pytanie, czy spalarnia śmieci w Bielsku-Białej. Drugie pytanie to jest pytanie o to, czy samorząd w Bielsku-Białej ma współfinansować lokalny program in vitro. I trzecie pytanie, więc pytanie typowo światopoglądowe, takie, w którym no, zdecydowana większość polskiego społeczeństwa jest za tym, żeby wspierać finansowanie programów in vitro. Dla części osób jest to związane z jakimiś większymi dylematami sumienia. Tutaj mają prawo wypowiedzieć się w referendum. I wreszcie trzecia kwestia, już można powiedzieć chyba najbardziej przyszłościowa, czyli decyzja na temat tego, czy z jedną z ulic w centrum miasta wyłączyć zupełnie z ruchu samochodowego i zostawić tam tylko autobusy i komunikację miejską, czyli znowu kwestia zamkniętych stref w centrach miast, rzecz, która budzi ogromne emocje, ogromne spory w różnych samorządach lokalnych, przede wszystkim w wielkich miastach, ale jak widać w miastach średnich również. Uważam, że te trzy tematy to są takie wzorcowe tematy dla referendów. Napisałem to wczoraj na Twitterze i mój znajomy o dość wyrazistej linii antyklerykalnej i dużej antypatii do Kościoła katolickiego zadał pytanie, które pomyślałem sobie po godzinie dyskutowania z nim chętnie Państwu zadam. Czyli czy moglibyśmy zrobić referendum lokalne na temat tego, że mieszkańcom danego samorządu przeszkadzają bijące dzwony kościelne. Wkurza ich to. Nie chodzą do tego kościoła, a ksiądz proboszcz im tam po prostu ciągle bimba i ich to bardzo, bardzo denerwuje, bardzo irytuje. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe pytanie z takiej perspektywy prawnej, wspólnotowej, z perspektywy praw człowieka i zasad polskiej konstytucji. I znowu pytanie będzie takie samo jak w przypadku aborcji. Prośba o trzy argumenty za taką decyzją w drodze referendum, trzy przeciw. Nie temu, czy jesteśmy za, czy przeciw w obu przypadkach aborcji, czy za tym, żeby dzwony biły w kościele, czy nie, tylko za tym, żeby te konkretne decyzje podejmować w drodze referendum. I druga część obu tych zadań, myślę, że już możemy pokazać kolejny slajd, bo powiedziałem to, co najważniejsze, to prośba o to, żebyście w ramach tej pracy warsztatowej spróbowali sformułować pytanie bądź pytania, które w takim referendum powinny paść. Bo wiele osób, bardzo słusznie moim zdaniem, które sprzeciwia się referendum, mówi, co to ma za znaczenie, że wyborcy zdecydują, skoro ten, który ułoży pytanie, ułoży je tak, żeby odpowiedź była z góry znana. Wiemy to doskonale z badań dotyczących aborcji, wiemy to z różnych innych doświadczeń, również referendalnych, że sztuka zadania pytania jest tak naprawdę niezwykle, niezwykle istotna dla tego, jaka padnie w nim odpowiedź. Więc ja oczywiście na końcu powiem, jak moim zdaniem powinny wyglądać procesy układania pytań do referendów, ale chciałem, żebyście się Państwo zmierzyli z tym zadaniem, czy to powinno być jedno pytanie, czy to powinno być więcej pytań, jak mogłoby to brzmieć, żeby było zrozumiałe, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Ja w tym momencie właściwie dziękuję i oddaję Państwu czas i pracę. Poza tym, że jest jeszcze kolejny slajd, którego nie ma sensu chyba w tej sekundzie pokazywać, tylko zrobimy to za minutę, jak już się Państwo podzielą. To znaczy wrzuciłem jeszcze dwa cytaty i ja jakże, jeden jest z encykliki, drugi jest z konstytucji. Dotyczą tych dwóch osobnych tematów i które myślę, że w jakimś stopniu mogą być dla Państwa podpowiedzią co do tego, w jaki sposób odpowiedzieć to pytanie. Pierwszy to jest cytat z encykliki Evangelium Vitae, w której mamy konkretne wskazówki do tego, jak politycy w sprawach głosowań parlamentarnych powinni głosować w sytuacji, kiedy mają do czynienia ze zmianą prawa aborcyjnego, to znaczy w jakich sytuacjach na przykład nie muszą głosować za całkowitym zakazem aborcji. A drugi to jest cytat dotyczący tego, w jaki sposób jest w polskiej konstytucji regulowana kwestia wolności wyznania. I myślę, że tam do tego drugiego pytania mamy również konkretne wskazówki, które nam powiedzą, czy to jest dobry pomysł przeprowadzać referendum w takiej kwestii i jak ono potencjalnie powinno być doprecyzowane. Mamy godzinę 13:30. No i cóż, myślę, że 40 minut
to są trzy argumenty za, trzy przeciw, ułożenie pytań, dyskusja pomiędzy wami. Myślę, że 14:10 to jest dobry moment, żeby przejść do prezentacji wyników. Ja tutaj będę przez jakiś czas chodził, przez jakiś czas sobie pójdę, żeby państwa tutaj nie stresować, nie zaglądać przez ramię. Zachęcam do tego, żeby jedynki siadły z jedynkami, dwójki z dwójkami, trójki z trójkami, czwórki z czwórkami i zachęcam do pracy. Wiem, że macie jakieś notesy tutaj przygotowane przez organizatorów, więc zachęcam do tego, żeby na nich zanotować wasze odpowiedzi i poproszę, znowu ważne, więcej niż jedną osobę potem o wyjście na środek i zaprezentowanie tego, co ustalicie. Chciałbym, żeby każda z grup zabrała głos. No i też tak, grupy nieparzyste, czyli jedynki i trójki, współczuję, pozostają w sporze aborcyjnym. Dwójki i czwórki, zadanie może trudniejsze, ale chyba trochę ciekawsze i mniej polaryzujące, czyli pytanie o bimbającego proboszcza, w sensie dzwoniącego proboszcza i tego, co z nim wspólnota lokalna może zrobić. Zapraszam do pracy. Szanowni, mam nadzieję, że dostaliście 3 minuty w gratisie. Poproszę o cofnięcie do tego slajdu z pytaniami. I cóż, żebyśmy się nie rozgadali ponad miarę i ponad nasze możliwości, to mam taką, no nie wiem, może fałszywe wrażenie, ale że jednak o tych dzwonach będzie trochę łatwiej, a może nie wcale. Więc poprosiłbym na początek przedstawicieli grup parzystych, czyli dwójki i czwórki. Zapraszam na scenę i do mikrofonu, żebyście przedstawili swoje odpowiedzi. Ja coś tam na koniec spróbuję skomentować, zobaczymy, ile nam zostanie na to wszystko czasu. Jestem bardzo, 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 bardzo ciekaw, co nam z tego wyjdzie. Raz. I też sobie myślę o tym, że... Albo dobra, najpierw zaprezentujmy. Jesteście? Czwórki. To jeszcze prosimy dwójki. Chodźcie razem, będzie wam łatwiej... Będzie wam łatwiej, myślę, prezentować, kiedy będzie jedna i druga grupa, a będziemy sobie to porównywać. Słucham. Możemy chyba po trzy argumenty przeciw na początek od obu grup. No to te argumenty przeciw rozstrzyganiu tego w referendum, no to byłoby coś takiego, że bicie dzwonów nie ma jakiegoś znaczącego wpływu na porządek publiczny, więc tak jakby w ogóle nie można się tym zajmować. Też przeciw temu, że w sumie jest mowa o tym w konstytucji, że można rozstrzygać właśnie jakieś takie ograniczenie kultu tylko na drodze ustawy, więc że nie dałoby się tego zrobić w referendum, oraz przeciw coś takiego, że nawet jak ktoś by jakoś chciał, to można by argumentować, że bicie dzwonów to jest wielosetletnia tradycja na terenie ziem polskich, więc powinna być chroniona odgórnie, również jako dziedzictwo kulturowe. Super. Też na początek przeciw. Trzy argumenty przeciw. Wszystkie trzy czy po kolei? Wszystkie trzy, tu padły trzy. Okay. No to po rozmowie doszliśmy do wniosku, że zresztą podobnie widzę, że jak druga grupa, że dzwonienie dzwonów nie jest czymś szczególnie uciążliwym, to znaczy to jest emisja, która istnieje w przestrzeni publicznej jak wszystko inne i są takie produkowane przez naturę, jak prawda, ptaki dźwięki innych ludzi, ale są też takie produkowane przez ludzi. Latają samoloty, jeżdżą ciężarówki, jeżdżą śmieciarki i dlaczego partykularnie miałyby nam przeszkadzać dzwony, które dzwonią w tym miejscu od tysiące lat? I przeprowadzenie takiego referendum mogłoby doprowadzić do absurdu, gdzie na przykład ograniczamy dzwonienie dzwonem z gmundem.
Tak, i to pozwala nam przejść do drugiego argumentu, że jest to próba ograniczenia niematerialnego dziedzictwa polskiego, jakim jest dzwonienie dzwonów w Polsce. Wiele kościołów posiada na przykład kariliony, czyli piękne organy dzwonowe, gdzie dla większości mieszkańców jest to jednak przyjemny aspekt, a jest uciążliwy dla niektórych. Natomiast no, wiadomo, że w przypadku referendum można by nakręcić jakieś nastroje antyklerykalne. To ja zapytam w takim razie trochę prowokacyjnie, a skąd wiemy, że dla większości? Z dowodów anegdotycznych. Okej, okay, kupuję to. I ostatni aspekt jest taki, że kto chodzi do kościoła? Do kościoła chodzą ludzie starsi, jak widać na grupie reprezentacyjnej. Wiele osób starszych w Polsce jest wykluczonych technologicznie, nie potrafi sobie wejść w internet i sprawdzić na stronie parafii, kiedy jest msza i wie, kiedy to jest za pomocą dzwonów. A jeżeli większość stwierdzi, że musimy ograniczyć liczbę dzwonów, no to doprowadzimy do pewnego naruszenia demokracji, ponieważ przestaną być chronione prawa mniejszości. Okej. Bardzo ciekawe argumenty. To poproszę teraz argumenty za, a potem coś tam jeszcze od siebie spróbuję dopowiedzieć albo was podpytać jeszcze. Tu jeden argument byłby taki, że bicie dzwonów nie jest jakąś wartością w ogóle absolutną, jest czymś takim opcjonalnym, nieobligatoryjnym, więc po prostu lokalna wspólnota powinna móc o tym zdecydować, bo nie jest to na przykład po prostu zakaz całkowicie jakiegoś kultu, tylko pewnego wyrazu kultu. Kolejny byłby taki, że można by jakoś spróbować argumentować, że zaraz tutaj się, że drugie. Że ten brak, bicia dzwonów tak jakby nie ograniczałby wolności religijnej innych osób, tak jak jest zapisane to w Konstytucji, więc dlatego możemy przeprowadzić tak jakby takie referendum właśnie w tej sprawie. Mhm. Trzeci decydujący argument upadł, czy się podniesie? A, no właśnie, że a trzeci jest taki w końcu, że dzwony nie zawsze biją w celach religijnych, bo na przykład wybijałem godziny, a nie na przykład są jakimś ogłaszaniem czegoś, więc po prostu... Albo, o, na przykład jak jest pożar, więc w związku z tym można by zakazać ich bicia, argumentując, że nie jest to po prostu już kult religijny, tylko po prostu wydawanie dźwięków przez lokalny budynek, także... Jeżeli chodzi o argumenty za, podstawowym aspektem, dlaczego należałoby przeprowadzić takie referendum, jest fakt tego, że dzwonienie dzwonów to jest coś, co z perspektywy prawa nazywamy emisją. Ludzie mają swoje prawa własności, Kościół ma swoje prawo własności i zabawa polega na tym, że musimy szanować to swoje prawo własności i jeżeli ktoś posiada u siebie stertę śmierdzących śmieci i one śmierdzą u kogoś innego, no to to jest problem. Ale jeżeli na przykład prowadzi cokolwiek innego, na przykład dzwonami, to też ogranicza prawo do korzystania z nieruchomości jakiejś innej osoby. Więc w tym zakresie, no, jeżeli chodzi o ochronę prawa własności, to zazwyczaj musimy usiąść i się dogadać. I referendum jest jakby skuteczną metodą regulowania tego. Drugi argument jest podobny do tego, który usłyszeliśmy, że zazwyczaj mamy do czynienia z katolickim dzwonieniem dzwonów i katolicy nie wierzą w dzwony, także to nie jest naruszenie aspektu religijnego. Dzwon jest de facto zegarkiem, który wskazuje, że albo jest msza, albo że jest jakaś godzina, albo że jest anioł pański. Więc jakby miało to sens w czasie, kiedy czas się określało po pozycji słońca, ale może niekoniecznie, kiedy mamy 13 zegarków w każdej chwili na sobie. I argument trzeci jest taki, że gmina po prostu może to zrobić, bo ma możliwość wprowadzania ograniczeń miejscowych, jak na przykład w przypadku sprzedaży alkoholu. Więc jeżeli istnieje takie uprawnienie i w demokracji bezpośredniej za pomocą decyzji większości ludzi możemy o tym zdecydować, to dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Super. Cieszę się, że wybrzmiały bardzo różne argumenty. Ja tak sobie
Albo nie, dobra, przepraszam, jeszcze pytania. To może najpierw pytania, a potem ja się podzielę jeszcze jakimiś przemyśleniami i komentarzem. To dobrze, to w tej samej kolejności już nie będziemy komplikować. Pytanie, pytania, co wam powstało? Dobrze, to nasze pytanie brzmi, czy jesteś za ograniczeniem bicia dzwonów wspólnot wyznaniowych naszej gminy tylko i wyłącznie do celu kultu i... Super. Bardzo mi się to pytanie podoba, bo moim zdaniem łapie sedno tego, po co był ten slajd z konstytucją. Coś jeszcze o tym za chwilę powiem, ale proszę z drugim pytaniem. To jest ten aspekt, który najmniej dopracowaliśmy, bo się wczuliśmy w pozostałe argumenty. Natomiast wyszło nam, czy należy uregulować aktem prawa miejscowego dzwonienie, i tutaj jest urwane zdanie, ale powinno być pewnie... miejsc praktykowania kultu. Dzwonią także inne miejsca jak ratusze, czy straż pożarna, czy coś takiego. Chociaż pewnie też należałoby rozważyć, czy nie uregulować tego wszystkiego naraz. Słusznie, ja się zgadzam z tą intuicją. Zanim wam powiem, żebyście mogli wrócić na miejsce, to jeszcze tak nie wiem, czy w ogóle mieliście czas i przestrzeń, żeby o tym porozmawiać. Może ktoś inny z grup będzie chciał powiedzieć. Bylibyście za takim referendum, czy nie? Tak już prywatnie, osobiście, co przeważało w waszej grupie, a może w ogóle nie było czasu, żeby o tym rozmawiać, a może ktoś chciałby coś powiedzieć. Chodzi też o to, żebyśmy sobie pogadali, bo sprawa jest otwarta. Myślę, że może. Chyba, że ktoś z grupy, to dajmy pierwszeństwo, ale jak nie, to proszę śmiało. Znaczy, no ja tak jakoś wstępnie, zanim nawet zaczęliśmy się zastanawiać, to miałam raczej intuicję, że byłabym za tym referendum, bo jednak... Dzwony bywają różne i to, co dotyczy jakiegoś porządku publicznego, czy jakiegoś nawet, już może bardzo górnolotnie mówiąc, zdrowia psychicznego i takiego spokoju, to dotyczącego właśnie tych mieszkańców, których to dotyczy, no to warto, żeby oni mieli w tym bezpośredni głos, a nie żeby kompletnie to było od nich niezależne, więc raczej byłabym za tym referendum, aczkolwiek no też różne problemy jakoś trochę bardziej naświetlają rzeczywiście ten temat bardziej i no fajnie byłoby się jeszcze nad tym zastanawiać na pewno. Też tym bardziej, że tutaj też nie mówimy o całkowitym zakazie bicia tych dzwonów, tylko o pewnym ograniczeniu, czyli też właśnie uwzględnią jakieś te kwestii zdrowotnych, czy właśnie też użycia tych dzwonów właśnie jako pewnego takiego miernika czasu. Więc wydaje mi się też, że to jest że można byłoby takie referendum przeprowadzić. No, ja też byłbym, ja też raczej byłbym za tym referendum i też mi się podobał argument, że Kościół powinien właśnie przyjaźnie współdziałać z państwem, więc może w ogóle od samej wspólnoty Kościoła, że nawet jeżeli nie dałoby się tego zrobić w referendum, to fajnie jakby na przykład zrobić konsultacje społeczne, nie wiem, może trochę ściszyć te dzwony do jakiegoś poziomu, albo właśnie nie być nimi tak często, czy coś, w sensie, żeby też wspólnota lokalna się zachowała dobrze. Super. Super. Otóż u nas w grupie wyszło, mam takie wrażenie, że nikt szczególnie nie miał ochoty drzeć szat nad dzwonieniem dzwonów. Natomiast chyba dwa case'y wyszły osób, które faktycznie mają problem z uciążliwym proboszczem, który chce dzwonić co chwilę. Super. To ja jeszcze zanim głos sali, to dziękując wam, chciałem na ten dwa aspekty zwrócić uwagę. Pierwsze jest to, co wybrzmiało przede wszystkim w waszym pytaniu. To jest kwestia tego, że właśnie no, dzwony biją w różnych celach i takie pytanie powinno zwracać na to uwagę. Myślę, że ograniczenie dzwonu jako zegara nie jest problemem, natomiast no, przeżywaliśmy ile? 9 dni temu, 10 dni temu, ten najważniejszy moment w roku, kiedy czekaliśmy na te dzwony i to jest faktycznie ten moment, który no, jest elementem praktyki kultu religijnego, no i jakby wyobrażam sobie, że nie ma żadnego problemu w tym, żeby przestać bić na mszę nawet, no bo to jest po prostu sygnalizacja tego, że ta msza się odbędzie. Natomiast zakazania dzwonów, kiedy pełnią one element liturgiczny, tak jak w ten najbardziej doniosły moment wieczerzy, no, Wigilii Paschalnej, to wydaje mi się, że to nie byłby dobry pomysł i tutaj rzeczywiście nie powinniśmy się zgadzać na taką regulację. Sam bym tak uważał po prostu, że tak o tym w referendum dyskutować nie można. Natomiast jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Tak wiecie też być może, że dla Klubu Jagiellońskiego taki temat deglomeracji był przez lata bardzo ważny, ale jego elementem też było to, że po prostu Polska jest bardzo różna i bardzo zróżnicowana. I czasem o tym zapominamy. Ja na przykład jak słucham sobie Polskiego Radia i sobie jadę na przykład przez nawet moje rodzinne Kujawsko-Pomorskie albo nie daj Boże pojadę w Zachodnio-Pomorskie i sobie tak próbuję słuchać tego, co mówią w jedynce, dwójce albo trójce, to sobie myślę, że kurczę,
tutaj to się nie może słuchać, bo tutaj jest po prostu inna Polska niż na Podkarpaciu i po prostu powinniśmy być tego świadomi i powinniśmy mieć dlatego szacunek, że pewne rzeczy są zupełnie inne. Rodzina mojej żony jest z Podlasia i jest taka, no jest, to są ludzie bardzo szczerze wierzący, intensywnie praktykujący. Pamiętam, jak pojechaliśmy pierwszy raz razem na wakacje do Zachodniopomorskiego i oni autentycznie nie mogli mi uwierzyć, że ośrodek wypoczynkowy, w którym mieszkamy, organizuje grilla w piątek. To się tak autentycznie po prostu nie chcieli uwierzyć, że przecież no niemożliwe, żeby organizowali grilla w piątek, a to po prostu jest dowód na to, jak zróżnicowanym państwem pod kątem stosunku do i znaczenia dzisiaj cały czas religii jest Polska. I dlatego w jakimś sensie uważam, że zwłaszcza ten lokalny wymiar tych referendów jest podwójnie uzasadniony tym, że po prostu dajmy sobie prawo do tego, żeby inaczej było, jeśli chodzi o dzwonienie dzwonów na Podkarpaciu, a inaczej było w Zachodniopomorskim, gdzie 20 parę procent aktywnie praktykuje życie religijne, kiedy na Podkarpaciu to jest 70%. Po prostu to bardzo mocno wpływa na tą wspólnotę lokalną, to jacy ludzie tam mieszkają. I uważam, że w wielu kwestiach, takich jak nawet takie kwestie kontrowersyjne, jak nauczanie religii w szkołach, powinno być w jakimś stopniu też zdecentralizowane, bo po prostu żyjemy w różnych rzeczywistościach, również pod tym kątem aksjologicznym. Powinniśmy mieć 2 minuty do końca wątku dzwonów kościelnych, więc może proszę panią o ten ostatni głos w tej sprawie, bo za 2 minuty, żeby zdążyć, powinniśmy na równych zasadach oddać głos trudniejszej grupie, w sensie, tak mi się wydaje, że to było trudniejsze, ale może wcale nie. Mój głos nie będzie dotyczył kwestii referendów w gminach, natomiast mam wniosek o wpisanie dzwonów jako kultury, do dziedzictwa kultury ogólnopolskiej. Tak. Oczywiście. To też jest w ogóle fajnie, że ten wątek wybrzmiał, bo w wielu miejscach, w wielu konkretnych sytuacjach, prawda, no, czy hejnał mariacki z faktu, że jest grany z kościoła, jest elementem kultury religijnego, no nie jest, tak, a jakoś jesteśmy pewnie do niego przywiązani, ale też z drugiej strony no, czasami nadgorliwość proboszczów w biciu i puszczaniu tych melodyjek z tych automatów, które się pojawiły w ostatnich latach, to może budzić wątpliwości. Ja nawet czasem sam mam. No właśnie. Dzięki wam serdeczne, brawa dla was. No i zapraszam jedynki i trójki. I aż sobie wodę wezmę z tego tytułu, a nawet kawę. Choć kawy to może lepiej nie teraz. To słuchajcie, może analogicznie. Zacznijmy od argumentów przeciw obie grupy, czyli najpierw jedynki, niech tak będzie. No to my jako jedynki z argumentów przeciw, no ten pierwszy najbardziej podstawowy, który najszybciej wymyśliliśmy, to było właśnie to, że poddawanie pod dyskusję podstawowych praw jest po prostu no niewłaściwe, tak? No nie chodzi o perspektywę, że jesteśmy przeciwko aborcji, a na przykład jeśli ktoś uważa aborcję za podstawowe prawo, to też nie powinien być za referendum, no bo jest prawem i koniec, tak? Nie dyskutujemy o tym. Kolejnym argumentem przeciwko referendum na temat właśnie aborcji jest to, że ciąża jej przerwanie, tak, czyli właśnie aborcja to nie jest kwestia mężczyzn czy nawet niektórych kobiet, tak, które nie są w ciąży i że to ostatecznie powinna być decyzja tych kobiet właśnie, a nie jakichś tam anonimowych indywiduów, które sobie głosują w referendum, więc właśnie nie powinno temu podlegać. No i też to, że sprawa jest zbyt poważna, żeby roztrząsać ją w tak dychotomiczny sposób, że tak lub nie, że to jest sprawa, która wymaga wielu dookreśleń, też w wielu miejscach na świecie, gdzie jest aborcja dostępna, jest ona pewnymi obostrzeniami jednak dotknięta, nawet w tych najbardziej liberalnych miejscach w Stanach, to też nie jest tak, że dzień przed na przykład narodzinami można dokonać aborcji, ale to jest ograniczenie czasowe. No i po prostu pytanie na przykład, czy aborcja powinna być legalna, no jest zbyt złożonym, żeby mówić tak lub nie. Okej, to druga grupa. Może na początku powiem, że wydaje mi się, że dla naszej grupy ciekawą obserwacją było to, że każdy z argumentów, który udało nam się
wypracować, miał bardzo mocno dwie twarze. To znaczy, że faktycznie trudno nam było przyjąć taki obiektywny charakter każdego z tych argumentów, ponieważ wydaje nam się, że to było dosyć takie płynne, prawda? Że kiedy... Tak, tak. To przechodząc do argumentów przeciw, zaczynamy od argumentu naszym zdaniem bardzo ciekawego właśnie tak socjologicznie, ponieważ wydaje nam się, że zarówno osoby będące skrajnymi przeciwnikami aborcji i osoby będące zwolennikami dostępu do aborcji mogą w podobny sposób być przeciwnikami regulowania tej kwestii w referendum, ponieważ zwolennicy aborcji mogą twierdzić, że jest to kwestia dotycząca jakiejś integralności ciała kobiety, decydująca bardzo mocno o ingerencji w jej zdrowie, w jej też przyszłość i że nie powinna być ona podejmowana przez osoby, których to w żaden sposób nie dotyczy, że jest to zbyt mocno związane typowo z kobietą, która jest w tej danej sytuacji życiowej. Z kolei przeciwnicy mogą twierdzić, że życie ludzkie i godność człowieka jest wartością zapisaną w konstytucji, więc jest to jakby element zbyt fundamentalny, żebyśmy mogli dyskutować o nim właśnie w taki swobodny sposób, czy pan uważa, czy pan nie uważa, i żebyśmy mogli to poddawać pod właśnie, powiedzmy, taki może mało merytoryczny osąd większości, to znaczy właściwie ogółu społeczeństwa. Naszym kolejnym argumentem przeciwko decydowaniu w sprawie ustawodawstwa wobec aborcji byłby fakt kompleksowości samego przedmiotu. Jest to kwestia zarówno ze strony moralnej, etycznej, jak i również medycznej. Do rozważenia również na poziomie eksperckim, gdzie tutaj to jest też może trochę argument przeciwko samej demokracji, gdzie powiedzmy też całość społeczeństwa może na podstawie jakichś przesłanek bardzo gdzieś tam błahych wtedy decydować. Natomiast regulacja za pomocą rządowej ustawy miałaby stosowne konsultacje, także w ten sposób. Czyli ten brak eksperckości w momencie decydowania. I trzecim argumentem przeciw było to, że znaczy ogólnie tak roboczo określaliśmy to populizmem, po prostu jednak dużym wpływem emocji na kształtowanie się aktualnych trendów całego społeczeństwa. Że to trochę nawiązywało do tej eksperckości, która z założenia może być bardziej obiektywna. Jeszcze są kwestie również techniczne samego sposobu przeprowadzenia referendum i konstruowania pytań, które mogłyby być po prostu podważone i sam mechanizm pytania mógłby po prostu stanowić też źródło dyskusji. Byłyby skonstruowane w taki sposób, że nie bylibyśmy w stanie wytworzyć z tego rozsądnych regulacji, że nie bylibyśmy w stanie przełożyć tego faktycznie na działania legislacyjne. Super. Dobra, to przejdźmy do argumentów za w takim razie, bo to... To my też zaczęliśmy od takiego trochę hasłowego demokracja albo śmierć i uznaliśmy, że większościowa decyzja jest inherentną cechą demokracji. I tak jak pisał Tocqueville, że największą zaletą demokracji nie jest to, że wybiera zawsze dobrze, ale zawsze wybiera większościowo. Uznaliśmy, że jeśli umawiamy się na społeczeństwo demokratyczne, to powinna być możliwość regulowania takich spraw przez referendum, bo to po prostu jest to decyzja większości, więc może nie jest najlepsza, ale jest większościowa. I w tym sposobem jakby najpełniej oddaje prawdziwą wolę społeczeństwa i jeszcze jak jedna osoba tutaj dołożyła do tego, poniekąd wyzwala tę kwestię z pakietów poglądowych, jak to często jest w zwykłych wyborach. Natomiast właśnie oprócz tego argumentem za takiego referendum byłoby
silne zmotywowanie społeczeństwa do pogłębionej debaty na ten temat, debaty otwartej, a nie będącej zamiecioną pod dywan poniekąd, czy zamrożoną przez odgórnie narzucone regulacje, co, jak wiemy, działo się w bardzo różnych okolicznościach, jak czy znamy to z kontekstu amerykańskiego i regulacji Roe v. Wade, czy z drugiej strony z naszego kontekstu takie głosy się pojawiały, że odgórne zamknięcie wszystkich tych ustawodawstwa na ten temat zamiotło w naszej kwestii debatę o tym, jak się powinno decydować pod dywan, co w pewnym momencie eksplodowało. I trzecim argumentem za byłoby fakt, że właśnie ten demokratyczny aspekt podjęcia takiej decyzji, maksymalnie demokratyczny, siłą rzeczy wymusiłby umiarkowaność tej decyzji, dlatego że dostęp wszystkich do stanowienia prawa przy odpowiednio skonstruowanych pytaniach wymusiłby na uwzględnienie zróżnicowania tych głosów i przede wszystkim nie oddałby monopolu na decyzję jednej ekipie rządzącej. Co trochę się stało, czy jest ryzyko, że się stanie przy dojściu alternatywnej ekipy do władzy. Super, dzięki wielkie. Jako pierwszy argument za sformułowaliśmy taki dotyczący tego, co wydaje nam się bardzo dużym problemem społecznym w ogóle, będącym wokół całej kwestii aborcji, czyli to, że jest to bardzo niestabilne w ostatnich latach. I wydaje nam się, że argumentem za przeprowadzeniem referendum w tej sprawie byłaby właśnie taka większa legitymacja tej decyzji, która by nam wyszła wskutek przeprowadzenia referendum, że moglibyśmy wtedy przyjąć, że to nie jest tylko kwestia widzimisię albo jakiegoś właśnie programu politycznego jednej partii, która akurat rządzi, a za 4 lata może rządzić inna partia, więc znowu wrócimy do całego problemu, tylko możemy przyjąć, że w tym momencie polskie społeczeństwo wygląda tak i w tym momencie polskie społeczeństwo w większości chce takiego rozwiązania. I jeżeli chcemy je zmienić, to prawdopodobnie czeka nas długa i mozolna praca u podstaw, polegająca na tym, żeby zmienić myślenie społeczeństwa, czyli nie zmienić władzę, tylko zmienić mentalność, zmienić może podejście do wartości, czyli jakaś taka większa stabilizacja, to jest dla nas argument numer jeden. Argumentem numer dwa jest to, że no, de facto ta sprawa dotyczy wszystkich. To jest trochę nawiązanie do tego, co mówiliśmy przy argumentach przeciw, bo bezpośrednio to dotyczy kobiet, ale pośrednio no, dotyczy też mężczyzn, bo to są ich dzieci. Poza tym jest związane z dzietnością, która dotyczy i młodszych, i starszych. Więc uważamy, że no to jest argument za tym, żeby przeprowadzać to, podejmować decyzję na zasadzie referendum. Tak, to jest też w związku też z wagą tej sytuacji. Tutaj dopowiem może jeszcze do tego argumentu, że jeśli to jest kwestia, powiedzmy tak, paląca, tak gdzieś tam wydaje się ważna społecznie, to też całe społeczeństwo powinno być w tym jakoś aktywne i decydować. Też tutaj kolejnym argumentem byłoby uchronienie przed, referendum mogłoby chronić przed populizmem rządzących, którzy akurat kierowaliby się na przykład grupą jakąś głośniejszą medialnie, czy też jakiegoś większego wpływu, niekoniecznie odzwierciedlającą stan większości społeczeństwa. Zostało nam niedużo czasu, więc od razu was poproszę o to, żebyście przedstawili pytania na tyle, na ile oczywiście one zdążyły powstać. Ja o tym tworzeniu pytań jeszcze będę chciał 3 słowa powiedzieć na koniec. Cieszę się, że też to u was się pojawiło, więc może od razu już zostawmy mikrofon u was, przedstawcie pytania, co tam się wam udało i przejdziemy do podsumowania. Dobrze, pierwszym naszym pytaniem jest, czy jest pan, pani za przywróceniem ustawy z 1993 roku w jej kształcie?
Drugim naszym pytaniem jest, czy jest pan, pani za pozostawieniem ustawy w obecnym kształcie? Trzecim pytaniem, czy jest pan, pani za prawem do aborcji na życzenie do 12 tygodnia życia, a po, przepraszam, ciąży, tak, do 12 tygodnia ciąży, a po 12 tygodniu, a po 12 tygodniu ciąży w określonych przypadkach, to jest wady letalne i gwałtu, tak, czyli tych trzech przysłów. Te pytania zabierałyby dokładnie te kwestie, które rozpuszczają. Tak, to tak technicznie tylko zwrócę uwagę, że właściwie pierwsze i drugie pytanie można powiedzieć znaczy to samo, no bo jeżeli jesteś za przywróceniem, to znaczy, że jesteś za zmianą ustawy, a drugie, jeżeli ten, więc to jest jakby technicznie, chociaż wydaje się inaczej sformułowane i decyzja, które z nich zadać, oczywiście byłaby fundamentalna dla wyniku, to musimy być tego świadomi, ale myślę, że bardzo ciekawe propozycje. No to dwa pytania. Pierwsze, czy jesteś za, czy jest pan, pani za utrzymaniem artykułu, nie wiem którego, z Konstytucji RP o prawie do życia od poczęcia chronionego ustawodawstwem medycznym? Odpowiedź tak lub nie. Być może przy lepszym zredagowaniu pytania, ale w tym charakterze. Drugie pytanie. Jeśli jesteś, jeśli w odpowiedzi na pytanie pierwsze jesteś przeciwko lub przewidujesz możliwość funkcjonowania wyjątków, w których okolicznościach osoba ciężarna powinna mieć możliwość legalnego dokonania aborcji? Tutaj możliwość wielokrotnego wyboru od w pozycje uszeregowane od powiedzmy najszerzej dopuszczających, czyli najszerzej dopuszczającego czasu powiedzmy do 9 miesiąca ciąży, gradacja spadkowa, na końcu zawierając trzy przesłanki dotychczas funkcjonujące jako wyjątki od prawa o ochronie życia poczętego. Super, dzięki wielkie, brawa dla was. Nie będę chyba już... Nie będę już was chyba pytał o tym, o to, czy byście chcieli, czy byście nie chcieli tego referendum. Pewnie wielu z nas nie do końca wie, czy by chciało, czy by nie chciało, więc wydaje mi się, że jakoś tak łatwiej pytać o dzwony, więc dzięki wam serdecznie. Ja na koniec jeszcze, może takim tytułem, być może będziecie chcieli coś dopowiedzieć. Też prawda brutalna jest taka, że mam pociąg o 15.23 i chciałbym skończyć o czasie, żeby na niego zdążyć. Chociaż bardzo chciałem zostać z wami na obiad, to po prostu, no to co, no to po prostu nie kupiłem biletu zawczasu i już nie było na późniejsze pociągi. Natomiast bardzo krótko, na kilka rzeczy jeszcze z tego ostatniego procesu chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze kwestia, pojawił się wątek w ogóle amerykański, on jest bardzo ciekawy i tak tylko dla waszej informacji, to oczywiście jest zupełnie inna rzeczywistość prawna, natomiast tylko w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych odbyło się 6 stanowych referendów w sprawie aborcji w związku z uchyleniem znanego wyroku i wszystko wskazuje na to, że tam rzeczywiście ostateczny kształt tej regulacji będzie podejmowany na poziomie stanowym. Te referenda się odbywają, one się odbywają cały czas, w tym roku też już się jedno odbyło. Wyniki są różne, ale i pytania są różne, warto to obserwować, bo to jest jakaś inspiracja. Ta demokracja bezpośrednio na poziomie stanowym w USA rzeczywiście działa bardzo żywo i o tym też będziemy w naszym projekcie opowiadali. Druga kwestia, moim zdaniem bardzo istotna, to jest to, co się pojawiało wielokrotnie, czyli kwestia układania pytań i dostępu do wiedzy eksperckiej. Ja uważam, że jest jeszcze jedno narzędzie, które w tej dyskusji aborcyjnej jest bardzo ważne, które należałoby promować i które tak naprawdę takiego mojego wymarzonego procesu dochodzenia do podejmowania trudnych decyzji powinniśmy wykorzystywać. To są panele obywatelskie. Panele obywatelskie to jest taka procedura, w której wspólnota godzi się na to, żeby prawo decydowania w jakiejś kwestii przekazać swoim przypadkowym przedstawicielom. To znaczy bierzemy próbę społeczną, bierzemy taką proporcję mężczyzn, kobiet, osób w określonym wieku, osób mieszkających w określonych ośrodkach z określonym wykształceniem, szukamy próby reprezentatywnej, no i na wzór demokracji greckiej,
losujemy i oddajemy władzę w jakimś sensie w ręce tych, którzy zostali wylosowani. To jest popularna w ostatnich latach taka innowacja w partycypacji obywatelskiej. Chyba w Lublinie, nie wiem, być może było, był panel obywatelski. One dotychczas średnio się udają. Myślę, że dużo jeszcze pracy przed nami, ale to jest bardzo ciekawa procedura z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że, te osoby, które wybieramy, czy to jest 100 czy 1000 osób, które mają reprezentować jakąś społeczność, one po pierwsze mają dużo czasu. One, płacimy im za to, żeby spędziły kilka weekendów na to, żeby obejrzeć taki problem z każdej strony. Wszystkie strony mają prawo zaprosić swoich ekspertów, lekarzy, strony społeczne, przedstawicieli przykładowo tutaj środowisk pro-life i środowisk pro-choice. Te osoby mogą wybrać, wysłuchać tych wszystkich osób, posłuchać ich poglądów, zadać pytania, dowiedzieć się możliwie dużo, a na końcu podejmujemy decyzję nie prostą większością, tylko jakąś większością kwalifikowaną. Zgadzamy się na to, żeby decyzja panelu obywatelskiego była na przykład akceptowana 70-procentowym poparciem. I uważam, że panele obywatelskie, ze względu na to, że pewnie nie mamy do tego losowania zaufania, choć uważam, że powinniśmy mieć większe, może nie jest to najlepsza metoda do podejmowania decyzji na temat tego, czego byśmy chcieli, ale uważam, że czy byśmy chcieli tak czy inaczej regulować aborcję, ale uważam, że to jest znakomity mechanizm do tego, żeby wypracować tą rzecz najtrudniejszą, czyli pytanie. Jak stworzyć pytanie tak, żeby obywatele nie czuli, że ktoś ich zmanipulował, że ktoś ich próbuje oszukać, dać szansę wybrać to, ułożyć to pytanie przedstawicielom współobywateli, takimi, jacy oni są, tak żebyśmy mieli reprezentatywną grupę, która będzie rozumiała te pytania i będzie w stanie je dobrze ułożyć i będzie potrafiła zwrócić uwagę na to, co dla nich jest w całej tej procedurze najistotniejsze. Więc taki mój wymarzony pakiet do decydowania w takich sprawach to jest właśnie kształt pytań układany w panelach obywatelskich i później zatwierdzanie tego wyniku w referendach. Nie chcę przedłużać. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że to było ciekawe dla was też intelektualnie wyzwanie, żeby sobie spróbować wyobrazić ten proces tak, jak on mógłby wyglądać, żeby się otworzyć na własne argumenty, argumenty drugiej strony. To tak naprawdę o to chodzi w tej demokracji bezpośredniej. Bardzo mi się to chyba Zuzanna, tak, powiedziała o tym, że to referendum w jakimś sensie tworzy przestrzeń do tego, ale może ktoś inny, już nie jestem pewien, żebyśmy nasze odpowiedzi wyrywali z takich prostych pakietów światopoglądowych. To znaczy, żeby nie było tak, że w każdej kwestii decydujemy w związku z, że jakby normalnie na co dzień decydując w kwestiach takich jak tak zwane kwestie światopoglądowe, nie, to Konrad chyba, tak? Czy nie wiem, ktoś z was to powiedział, że jesteśmy trochę wpisani w to, że skoro w innych sprawach mamy takie poglądy, to tutaj też musimy być za tym obozem i tak dalej. Ja uważam, że dlatego się zdecydowałem też na to, żeby zajmować się promocją demokracji bezpośredniej przez najbliższe miesiące, że uważam, że to, czego najbardziej dzisiaj potrzebujemy, to nie jest taka fikcja wiary w to, że naprawdę złapiemy się za ręce, pokonamy te nasze bańki społecznościowe i przełamiemy plemiona i zbudujemy, prawda, zjednoczony naród, który będzie wiedział, czego chce, bo tak nigdy nie będzie, to jest utopia. Natomiast to, co możemy zrobić, to nauczyć się tego, że nie jest tak, że w każdej sprawie musimy słuchać ludzi z telewizora, którzy nam mówią, jaki mamy mieć pogląd w konkretnej kwestii i powinniśmy mieć prawo artykułować nasze poglądy bez względu na to, jak one są pakietowane na dużej scenie politycznej, bo jeżeli tak będzie, to nawet jeżeli to referendum przegramy, o, to powiedziała Zuzanna, przepraszam, i na to chciałem zwrócić uwagę, a nie pamiętam, kto powiedział to pierwsze, to będziemy wiedzieli o tym, że okej, przegraliśmy, ale przegraliśmy na uczciwych zasadach. Wiemy, że jest nas mniej, jeżeli jesteśmy na przykład organizacją pro-life, to wiemy, że nie jest najważniejsze dla naszej przyszłości to, czy w kolejnym trybunale będzie kilku gości, którzy mają takie poglądy jak my, czy zupełnie innych, ale że tak naprawdę za 10, 15, 20 lat wrócimy do tego referendum i na te 10, 15, 20 lat musimy się skoncentrować na tym, co najważniejsze, czyli na tym, żeby nasze poglądy, nasze wartości wytłumaczyć światu, być może kogoś przekonać, być może sprawić, że ktoś zrozumie, dlaczego uważamy tak, jak uważamy i uzna, że nawet jeżeli sam tych poglądów i wartości nie podziela, to zrozumiał wartości, które za tym stoją i być może one są na tyle doniosłe, że jest gotów zmienić zdanie w tej sprawie. Ja uważam, że w tym świecie, w którym jesteśmy coraz bardziej spolaryzowani, kiedy coraz trudniej nam zrozumieć, mówić wspólnym językiem, tak samo rozumieć pojęcia, tak samo odpowiadać na pytania, to jest tak naprawdę najważniejsze, więc dla mnie tak naprawdę demokracja bezpośrednia to nie jest jakaś proceduralna opowieść o tym, jak podejmować decyzje, tylko to jest próba odpowiedzi na to, jak wyrwać się z tej zaklętej, tragicznej alternatywy między
no między tym, czy odejdziemy od demokracji w sposób bardziej autorytarny, czy w sposób bardziej autorytarno-liberalnie. Tak? To jest szansa po prostu na to, żebyśmy zaczęli się z powrotem słuchać, żebyśmy się nie chcieli zabijać na ulicach, żebyśmy nie chcieli rozstrzygać wszystkich sporów w trudnych dla nas ulicznych okolicznościach, tylko po prostu nauczyli się tego, że ostatecznie ktoś musi podjąć jakąś decyzję. I być może, kiedy to będziemy my, to będzie dla innych obywateli trochę bardziej akceptowalne, niż kiedy decydują o tym politycy w Sejmie, czy w Trybunale Konstytucyjnym, czy gdziekolwiek indziej. Dzięki serdeczne. A, na końcu jeszcze jest taki slajd, na którym jest napisane to, że jeszcze nie ruszyliśmy. Ale że bardzo serdecznie was zachęcam do tego, żeby sobie za dwa tygodnie wpisać w Google Instytut Demokracji Bezpośredniej i zobaczyć, co my tam będziemy mówić i co my tam będziemy promować i dać jakiś mandat zaufania tej inicjatywie, albo skontaktować się ze mną, bo przede mną bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo akcji, bardzo dużo działania przez najbliższe miesiące. Jeżeli ktoś z was chciałby, nie wiem, w innej organizacji, w innym środowisku porozmawiać o takich rzeczach jak dzisiaj, niekoniecznie z tym elementem, nazwijmy to, konfesyjnym, bo to dzisiejsze, że tak powiem, z tytułu tego, kim są gospodarze, dałem sobie prawo, żeby opowiedzieć o tych kwestiach, o których mówiłem na początku, tylko po prostu opowiedzieć o mechanizmach demokracji bezpośredniej, to bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. W związku z tym, że jeszcze nie ruszyliśmy, nie ma strony, internecie strona jest, ale jeszcze jest nieodkryta. Nie ma różnych innych rzeczy, to zostawiam na miary na mnie. Możecie się też zapisać na newsletter na moim Substacku, to tam od czasu do czasu też będę informował o tym, że ten projekt jest, no i przede wszystkim o tym, że ruszył, więc serdecznie do tego zachęcam. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję i gratuluję organizatorom fantastycznej inicjatywy i trzymam kciuki za kolejną edycję i pewnie się będę chciał wprosić, no co. Dobrze. Słuchajcie, będziemy kończyć, bo też tutaj czekają tą salę jeszcze atrakcje wieczorne. Które następne jest, wydarzenia. Tak, następne wydarzenia, więc dobiega nasz czas końca, jakkolwiek to brzmi. To był naprawdę maraton, przynajmniej dla nas, ale zakończony powodzeniem, tak przynajmniej ja myślę i bardzo wam dziękuję, bo bez was po prostu by się to nie udało. Jestem naprawdę... No właśnie, Janku, miałeś powiedzieć ten swój cytat, czy tam tą myśl. Tak, myśl jest taka, z początku w ogóle tego naszego tygla tutejszego, z filmu, który mieliśmy okazję obejrzeć w piątek, gdzie było o poświęceniu czasu. Z racji tego, że poświęcacie dla nas czas, to znaczy, że to jest dla was ważne, więc jesteśmy dumni i bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy robić coś, co jest dla was ważne i na co poświęcacie coś, co zawsze ucieka, czyli wasz czas. Także bardzo, wielkie bardzo dziękujemy. Wielkie brawa dla was wszystkich. Cieszymy się właśnie z frekwencji, która była dosyć duża. Ale tak, prawie podwoiliśmy liczbę uczestników. Tak, było ponad 100 zgłoszeń, już nawet wpływały w dniu konferencji. Nie zdążyłem ich akceptować, ale myślę, że wszyscy się znaleźli tu, gdzie mieli być, więc fajnie. No ale tak jak mówiłem, oprócz was wszystkich, bez was by się to nie odbyło, to też nie odbyłoby się bez kilkudziesięciu osób, które nam też pomagały i chcieliśmy je wyróżnić. Mamy wyróżnienia, może weź... Od razu? Tak, od razu. Więc tak. Może będziemy po prostu czytać, nie wszyscy są, ale mamy dla was takie certyfikaty. Certyfikaty. Mega profeska. Podziękowania. Będzie w randomowym... układzie, tak. Bo... Natomiast tak, przede wszystkim pierwszy jest Adam Rabe. Alfabetycznie. Który był częścią ekipy kanapkowej, także mam nadzieję, że smakowało. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Jest tutaj jeszcze czekolada. Proszę sobie wybrać tam. Możesz sobie wybrać, jesteś pierwszy. Tak. Ania Czupryn. Ani Czupryn chyba Ani Czupryn nie ma, ale przekażemy jej czekoladę. Kasia Sołdek. Chyba też nie ma. Też ekipa kanapkowa. Olaf Pachciński.
Też go nie, nie ma, ale jest z nami duchem. Tak, na pewno. Tak. Maria Nowak. Rafał. Robili kanapki, ale ich nie ma. On przywoził drożdżówki. O, jest! Tak. Dzięki, wybierz sobie. A proszę. Julka Pawłowska. Klaudia Miller, za kanapki, za relacje społecznościowe. Tak, Klaudia jest członkiem naszego zespołu tutaj lubelskiego, młodego i zajmuje się właśnie też w ogóle mediami społecznościowymi Instytutu, więc wielkie dzięki, Klaudia. Tak, dziękujemy też, dziewczyny już dostały certyfikaty, ale jeszcze raz dziękujemy Kasi Bucior, Karolinie Zgodzińskiej. Także czekolada też idzie. Tak. Na poprzedniej edycji się wzruszyłem, jak dziękowałem. Cieszę się, że tutaj mi się udało na razie powstrzymać, chociaż nie kończymy podziękowań. Tak. Chcemy też wyróżnić Michała, bez którego naprawdę tutaj no, pełny profesjonalizm. Zdjęcia są super, wy jeszcze ich nie widzieliście, ale na pewno będą dostępne. Michał miał przyjść na chwilę, żeby porobić parę zdjęć, a wyszło tak, że był przez większość wydarzenia cały czas, więc mega oklaski. Dzięki. Mamy książkę mamy dla ciebie, ale z dedykacją, ale chyba jej nie wzięliśmy tutaj, tak, więc potem tutaj na zapleczu jest. Tak samo, nie wiem czy już przyjechał, ale pan Piotr Michnikiewicz, który odpowiada za oświetlenie, nagłośnienie, no po prostu też nam doradzał w kwestii akustyki, bez niego też to nie miałoby takiego profesjonalnego wymiaru, on się tym zajmuje zawodowo i tak jak ojciec Andrzej raz wspomniał, powinien być chyba w klasztorze zatrudniony na pełen etat, bo tutaj bardzo dużo pomaga i wielkie też oklaski, aczkolwiek jeszcze z nami nie ma pana Piotra. Dobrze, jeszcze napomnę, już jesteśmy przy końcówce. Oczywiście dziękujemy panu Waldemarowi Niedźwiedziowi, który jest dyrektorem Kina Bajka oraz pani Izie, która jest właścicielką restauracji Perliszka, w której odbyła się obiad dla prelegentów. To także istotne osoby, które dzięki swojej życzliwości no, nam pomagają i bardzo, bardzo dziękujemy. Dobrze, tak. To przejdźmy teraz do patronatów. Co? Wiem, do ojca Andrzeja jeszcze dojdziemy. Jeżeli chodzi o patronaty, tak już wspomnieliśmy, patronatem honorowym objął prezydent Krzysztof Żuk, nasze wydarzenie, a patronat medialny Radio Lublin. Całość jest wsparta finansowo też przez miasto i przez Narodowy Instytut Wolności. Miasto Lublin, dokładnie. Dziękujemy bardzo. I na koniec prosimy też o modlitwę i też składamy ogromne podziękowania dla ojca Andrzeja, który jest z nami na zakończenie. Tak, za te wszystkie telefony za wczesne, za późne, za to nasze dopominanie się o wszystko i pytanie po 5 razy, gdzie, kiedy i jak i czy możemy klucz. Także bez Dominikanów i bez ojca Andrzeja reprezentującego Dominikanów i nam pomagającego i patronującego, tu by się nic nie wydarzyło. Także wielkie brawa. Wielkie dzięki. Wszystko czy jeszcze? To wszystko. No to jeszcze ja, korzystając z okazji, trzeba podziękować też Konradowi i Janowi za cały trud. Wspomniałem na początku, że oni naprawdę od października już nad tym myślą i intensywnie tutaj przygotowują te wszystkie plany, wydarzenia, ludzi, zaproszenia, więc naprawdę jest kupa czasu i sił i energii, którą poświęcili tutaj, żeby mogło się odbyć to wydarzenie. Coś, co się już odbyło 2 razy, to już jest silną tradycją, więc za rok można powiedzieć, że już zawsze tak było, że to były edycje Tygla i niech będzie ich 100 i 200. Tego wam życzę. No i na koniec pomódlmy się krótką modlitwą. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu synowi na sadami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa.